Wielu z Was zastanawiało się na pewno, dlaczego mieszkania w Polsce są takie drogie, a ceny ich z roku na rok tylko i wyłącznie rosną. No bo jakby nie spojrzeć, to jednak przez 20 ostatnich lat liczba mieszkańców Polski się właściwie nie zmieniła, a mieszkań przybyło i to znacząco. Dlatego tak na chłopski rozum zwiększyła się ich dostępność powinna się zwiększyć ich dostępność na rynku nieruchomości. I ceny powinny się albo utrzymywać, albo nawet spadać, a jednak rosną i to można powiedzieć nawet w drastycznym tempie. Dlaczego więc tak się dzieje i jak w bardzo prosty sposób można by temu wszystkiemu zaradzić, zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Zacznijmy od kilku statystyk, by pokazać jak wygląda stan faktyczny, jeżeli idzie o mieszkania w Polsce. No bo często jeżeli czytamy jakieś artykuły o y, cenach mieszkań, o rynku nieruchomości, y, no to y, przeważnie y, spotykamy się z tezą, że mieszkań w Polsce jest zdecydowanie za mało, dlatego ceny są takie wysokie, potrzeba więcej mieszkań, trzeba budować nowe i wtedy ceny na pewno spadną albo się ustabilizują. Jak się okazuje jednak, nie jest to prawda, co potwierdzają badania, raporty Głównego Urzędu Statystycznego. Tutaj posiłkuję się kartką z takimi badaniami i powiem Wam, że w opublikowanym niecały rok temu raporcie prowadzonym właśnie przez Główny Urząd Statystyczny okazało się, że w roku 2017 mieliśmy w kraju 14 milionów 439 tysięcy mieszkań. Warto w tym miejscu dodać, że liczba ta, jeżeli chodzi o mieszkania na przestrzeni lat, stale się zwiększa, czyli w Polsce powstaje więcej mieszkań nowych niż budzi się jakichś starych budynków, które się już nie nadają do zamieszkania, czyli na ten moment, w roku 2020, w styczniu, liczba ta na pewno jest zdecydowanie wyższa. Sama ta liczba oczywiście nic nam nie daje, bo by, żeby określić realne zapotrzebowanie na, na mieszkania, trzeba sięgnąć po inne statystyki i tutaj również z pomocą przychodzi nam Główny Urząd Statystyczny. Według kolejnego raportu opublikowanego na stronach urzędu w roku 2017 yy, przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,66. Dlaczego to jest ważne właśnie w tym kontekście? No bo gospodarstwo domowe to jest, to jest uśredniona yy, jak gdyby liczba mieszkańców przypadająca na yy, jeden budynek mieszkalny yy, i zaraz sobie na podstawie tych liczb Sprawdzimy mniej więcej, ile mieszkań w Polsce tak naprawdę potrzeba. Kolejną liczbą, która nam będzie do tych badań potrzebna jest, jest oczywiście liczba mieszkańców Polski. I tutaj również posiłkując się stronami Głównego Urzędu Statystycznego, sprawdziłem, że w Polsce w roku 2017 mieszkało 38 milionów 433 tysiące osób. Teraz więc wystarczy podzielić tę liczbę przez przeciętną liczbę y, osób w gospodarstwie domowym, czyli przez to 2,66 y, i otrzymamy y, liczbę y, taką przedstawiającą realne zapotrzebowanie na mieszkania i ta liczba wynosi 14 milionów 448 tysięcy. Czyli, jak doskonale widzimy, w 2017 roku liczba tego, to zapotrzebowanie na mieszkania było właściwie nieznacznie, no praktycznie takie samo jak liczba mieszkań w Polsce. No tam różniło się jakąś naprawdę kilkoma tysiącami i można się spodziewać, że w tym roku, na tę chwilę liczby też są. Zdecydowanie bardziej wyrównane albo całkowicie wyrównane, no bo tak jak wspomniałem, liczba nowych mieszkań się zwiększa względem tych mieszkań, które są burzone, likwidowane. Skoro więc, co jasno pokazują statystyki, popyt na mieszkania powinien się zmniejszać, a co za tym idzie, ceny powinny albo się utrzymywać, albo wręcz spadać, to dlaczego dzieje się tak? Że jest zupełnie odwrotnie. Wielu z was zapewne w tym momencie y, orientuje się, że y, przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że na rynku jest bardzo dużo spekulantów, którzy kupują mieszkania nie po to, żeby w nich mieszkać, ale po to, że traktują to po prostu jako świetny interes. Y, bardzo wielu celebrytów, osób znanych, osób z pierwszych stron gazet wręcz szczyci się tym, że kupuje sobie mieszkania w celach inwestycyjnych. No i y, tacy bardzo bogaci ludzie mają często po 20, 30, a nawet więcej mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach. I te mieszkania trzymają. Często te mieszkania są nawet puste, no bo im się to opłaca, bo trzymając nawet takie mieszkania puste, y, oni. Utrzymują po prostu y, popyt na odpowiednim poziomie, przez co y, ceny tych mieszkań stale rosną i oni na tym, ich majątki y, zwiększają się przez właśnie y, takie działanie. Y, co ciekawe, no, y, ci ludzie są strasznymi hipokrytami, no bo y, sami potrafią w jakieś y, profilówki na portalach społecznościowych wstawiać nakładki, że. Nie wiem, nie strzelają w Sylwestra, bo y, martwią się o psy, albo y, nie wiem, jak płoną lasy w Australii, że oni solidaryzują się z Australią. Y, czy tam, nie wiem, nie zjadają karpi na święta, no, żeby karpie nie cierpiały. No ale w dupie mają jakoś setki tysięcy nie wiem ubogich rodzin z małymi dziećmi które przez nich przez te ich właściwie działania nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania bo mieszkania są bardzo drogie i muszą albo brać ewentualnie kredyty y, i płacić y, za mieszkania bardzo duże pieniądze, znacznie powyżej realnej ich ceny. Y, biorą takie kredyty nie wiem, na 30 lat, albo y, płacą ogromne pieniądze za wynajem mieszkań i często y, naprawdę mieszkają w y, warunkach urągających ludzkiej godności. No ale przecież to celebrytów nie obchodzi. Y, oni wszystko robią na pokaz, a najważniejsze dla nich jest to, żeby. Pieniądze się zgadzały. Jakby można temu wszystkiemu w bardzo prosty sposób zaradzić, no bo to naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest w ogóle skomplikowane, to jest sprawa bardzo prosta. Mamy w Polsce rząd jednej partii, która ma większość w Sejmie i właściwie każdą ustawę może bez problemu przepchnąć. Partia ta, która rządzi prawo i sprawiedliwość swoją drogą, lubi odwoływać się yy, do ludzi, że ni występuje niby w interesie ludzi. Yy, no i właśnie na tym przykładzie chcę Wam powiedzieć, dlaczego ta partia nie występuje w interesie ludzi. No bo gdyby występowała w interesie ludzi, to myślę, dawno temu zrobiłaby z tym porządek. Bo to naprawdę nie jest nic trudnego. Wyobraźmy sobie właśnie tą sytuację, że ktoś ma 20 czy 30 mieszkań, przecież wystarczy wprowadzić jedną ustawę, która y, znacznie zwiększy podatek od nieruchomości dla, nie wiem, kolejnych mieszkań, trzeciego, czwartego, piątego, także takie procedery się nie będą opłacać i takie osoby zostaną zmuszone, powiedzmy, w ciągu roku sprzedać te wszystkie mieszkania, y, wpuścić je na rynek. Wyobraźcie sobie, że teraz właśnie wszyscy ci spekulanci zostają jedną ustawą zmuszeni w ciągu kilku miesięcy sprzedać swoje mieszkania. Przecież to naprawdę nie jest nic skomplikowanego. Tu wystarczy y, zrobić y, burzę mózgów, zaprosić do Sejmu różne organizacje lokatorskie. Y, stworzenie takiej ustawy to naprawdę nie jest nic wielkiego. Tym bardziej, że nasi posłowie pokazywali y, już nieraz, że Potrafią pisać ustawy wręcz na kolanach i y, proces legislacyjny niektórych ustaw potrafią być błyskawiczny. Jednak w tym temacie nie zrobiono zupełnie nic, a to naprawdę nie jest nic skomplikowanego. Jeszcze kolejną sprawą są na przykład ceny czynszów. Y, tak się składa, że w wielu, wielu, wielu krajach, w wielu dużych miastach są prowadzone różnego rodzaju odgórne przepisy, które powodują zatrzymywanie baniek spekulacyjnych dotyczących na przykład właśnie, czy to cen wynajmu, czy nawet też cen nieruchomości. Jeżeli chodzi o wynajem, to bardzo powszechną, stosowaną w dużych miastach praktyką jest ustalanie jakichś maksymalnych cen na przykład za wynajem, a nawet ostatnimi czasy, Popularne staje się w dobie właśnie tych rosnących cen, zamrażanie cen, zamrażanie tych maksymalnych cen. Tak ostatnio zrobił bodajże Berlin, który chyba na 5 lat zamroził ceny czynszów na aktualnym poziomie. Także takie metody stosuje naprawdę bardzo powszechnie. Możecie sobie to zresztą sprawdzić, nawet w, wiem, w Ameryce, gdzieś w Nowym Jorku i w różnych innych europejskich również miastach w Polsce niestety często takich przepisów nie ma. Analizując więc to wszystko, można dojść do wniosku, że rządowi na tym temacie zdecydowanie nie zależy woli mamić społeczeństwo jakimiś programami mieszkanie plus, z których i tak nic akurat specjalnie nie wynika, nie wpływa to na ceny nieruchomości, ale dlaczego im nie zależy? No przecież jakby nie patrzeć to jednak elektorat rządzącej partii, myślę, bardzo ucieszyłby się z takich zmian, no bo jeżeli spadłyby ceny mieszkań, no to zyskaliby głównie ludzie najubożsi, ludzie, którzy, myślę, w dużej części wybierają dzisiaj właśnie Prawo i Sprawiedliwość, a y, Prawo i Sprawiedliwość, myślę, y, w tym bardzo ważne, bo to jest Wydaje mi się, jeden z najbardziej kluczowych tematów w naszym kraju, o którym się bardzo mało mówi, wypina się zwyczajnie w świecie na swoich wyborców. No, yy, czemu tak się dzieje? No nie wiem, możemy się tylko domyślać, no, jak spojrzymy w majątki, posłów, czy, ale to nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, platformy obywatelskie, to oni przeważnie mają po kilka mieszkań. Wielu z nich właśnie myślę, samych na tym procederze zarabia, traktuje mieszkania jako inwestycje. No, ale szkoda, no, wypadałoby tutaj w tym miejscu zaapelować do tych wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, że skoro tak dużo mówią o polityce socjalnej, skoro tak dużo mówią o polityce społecznej, no to może warto by się zająć tym tematem. No bo to naprawdę nie jest trudne, to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy jedynie odrobina chęci. I naprawdę ceny nieruchomości w Polsce mogą być dużo niższe. Wystarczy tylko chcieć. Pozostaje mi więc na koniec zaapelować do polityków partii rządzącej. Ja wiem, że wielu z Was y, również ma po kilka mieszkań i na tym temacie robi naprawdę niezły interes. Jednak wdzięczność dla własnych wyborców i taka zwykła ludzka przyzwoitość nakazywałaby raz na zawsze zrobić porządek z tematem spekulacji na rynku nieruchomości. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że wyjdzie to na dobre zarówno Wam, jak i przede wszystkim mieszkańcom polskim. Tyle w tym odcinku i zapraszam serdecznie do oglądania następnych. Na razie.